Witam w hali sportowej CRS w Zielonej Górze. Właśnie dobiegł mecz trzeciej kolejki Superligi Wschodzący Białystok w tenisie stołowym mężczyzn pomiędzy ZKS Palmiarnią Zielona Góra a KS Dartą Bogowia Grodzisk Mazowiecki. W pierwszym pojedynku meczu zmierzyli się Lucjan Błaszczyk i Jakub Kosowski. Po bardzo dobrej grze zwyciężył Lucjan Błaszczyk 3-0. W kolejnej grze zmierzyli się młody junior zielonogórskiej drużyny Kamil Nalepa i utytułowany Koreańczyk po stronie gości Oh San Eun. W tym meczu triumfował doświadczony Koreańczyk 3-0. Warto zaznaczyć, że przez pierwsze dwa sety dzielny opór stawiał mu Kamil Nalepa. Trzeci pojedynek wieczoru to pojedynek Mirosława Chororiesiego i Daniela Guraka. To był mecz bardzo zacięty, każdy set kończył się do 9 lub do 8. W całym pojedynku triumfował Daniel Gurak 3-1 i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie 2-1. Czwarty pojedynek wieczoru, jak się okazało ostatni, stworzyli Lucjan Błaszczyk i Oh San Eun, w którym triumfował zawodnik gości 3-1. Mecz ogólnie był bardzo widowiskowy, bardzo, bardzo dużo ciekawych akcji. Na pochwałę i oklaski zasługuje kapitan zespołu zielonogórskiego Lucjan Błaszczyk, który stworzył bardzo dobre widowisko w pierwszym pojedynku z Jakubem Kosowskim, jak i również w przegranym pojedynku z Ochem, ale był w bardzo dobrej grze. Kamil Nalepa, który dzielnie starał się rywalizować z Koreańczykiem. Nie udało mu się wygrać pierwszej gry w Superlidze. A ostatni pojedynek Mirosław Chorejszy po średniej grze, nerwowych końcówkach uległ Danielowi Gurakowi. Pojedynek zakończył się zwycięstwem 3-1 zawodników z Grodziska Mazowieckiego. Oni zdobyli 3 duże punkty ligowe i w tabeli odskakują nam na 3 oczka. Kolejne spotkanie zielonogórska drużyna rozegra w Grudziądzu, zmierzy się z aktualnym mistrzem Polski Olimpią Grudziądz. Następne spotkanie we własnej hali już 27 października. Przeciwnikiem będzie Beniaminek, Odra, Metrako, Sięgienica.